zapraszam na film www.domza150000.pl. A oficjalnym patronem mojego kanału jest właściciel serwisu faris.pl. Zobaczmy, co z tego będzie. Dobra, poszło. Dobra. Ciekawe, jak to wygląda z tym magnesem i czy będzie coś. Nic nie ma. Jest bardzo dobrze. O nie, 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 nie. To wiatr to mi nie pomoże. Nie będziemy tego robili. Nie w takim wietrze. Więcej bałaganu narobimy, niż to warte wszystko. Nie, to trzeba. Magnes jest rzeczywiście w tym. Co ja robię? Ja miał inny pomysł. Zrobimy to w następujący sposób. Zagrzejemy. Chwilę chłopakom pomogę. W tym czasie sprzęcior się zagrzeje i na zagrzanych mostach spuścimy olej. Ale ładnie wygląda. Dużo ładniej niż w zwolnicach. Opa, dobra. Zbaro, panno lalu. Nic! Jesteśmy umówieni, że wjeżdżamy jednym miejscem, czyli tym, które jest tutaj, o, tym. Które już jest ujeżdżone. Zrobię tylko płaszczyznę chłopakom w miarę. L. Do śmieci? No. To zabierać? Tak, tak. Do śmieci, no. Co byś Jogi chciał? Ale orły lecą, ja pierdolę. Orły, ty orły widziałeś? No ale jastrzębia widziałem, człowieku, jeszcze nie widziałem na swoje oczy takiego jastrzębia. Duży? O kurde. Skrzydło to miał dziad, jak ja dwie ręce rozłożył. A dalszy. Ale bufaj. Chciałem go z wiatrówki strzelić, ale
Oj, Jogi, ta twoja wyobraźnia to nie zna granic. Nie zna granic. Życzę ci tego, żebyś nim był, kawa. W taki sposób przygotowuję po kawałku chłopakom i później już jest ręczna robota. I tak w miarę idzie, powiem wam. Ale trzeba się... Ja sobie poziom łapię, znaczy pod różnymi kątami właściwie. Łapię sobie już samą łyżką wtedy. Najlepiej się robi, jak już robię wzdłuż, jak już mam wyznacznik, tą ich robotę wcześniejszą, to tylko wtedy pilnuję łyżki, żeby delikatnie ciągnąć po powierzchni. Bez łyżki to by, kurczę, bez sprzętu, właściwie nie bez łyżki. Bez sprzętu to by to trwało, nie wiem, z 2 tygodnie, jakby to ręcznie chciał tylko robić. No i tu prawej strony wtedy pilnuję, żeby szła już po tym wyrównanym i w miarę jest. Tamtera, nie? Kawałek po kawałku. Zrobię chłopakom kawał taki, nie wiem, z 50 ze 100 metrów kwadratowych przygotuję w ten sposób i będę mógł iść spuszczać olej z mostów. Od razu kamienie, co na górze gdzieś wychodzą, chłopaki na bok dają na kubkę. Dalej jest minus! No. Na słońcu, bo wiatru nie ma, to nas ratuje dzisiaj. Ja powymieniam. Z doskoku jestem do ich dyspozycji dzisiaj tutaj, wiadomo. I ja będę robił w międzyczasie, co będę robił? Sanki dla kawy. I po południu polecimy na ten, na bobsleja przed Fajrantem, bliżej Fajrantu niż dalej na pewno to będzie. I będzie z tego dla was wieczorynka z samego wyścigu. Natomiast materiał będzie na jutro, chyba że zrobimy odwrotnie. Nie, mówiłem, że dzisiaj będzie, to dzisiaj będzie, bo tak trzeba. Jogi! Jogi, a co ty dzisiaj taki humor masz? Co ty taki humor dzisiaj dobry masz? Ja zaraz spełniam swoje marzenia. Jakie? Jedzie do Włoch. Następnie w roku, jak wszystko wypali. Robotę rzucasz? Robotę rzucasz? Robotę rzucasz? Ja nie muszę rzucać. Czy rzucasz? To chociaż ze 2 miechy przed mi powiedz. Ze 2 miechy przed mi powiedz. Co? No, dobra. Tego doświadczenia, znaczy nie mówię doświadczenia najlepszego na świecie, ale tego, które ja w tej chwili posiadam, brakło mi w tamtym roku, jak robiliśmy tam niwelację terenu. Ale nie da się od razu wszystkiego. Śmiecia dużo nie ma, praktycznie w ogóle.
Kamienie też staram się wprasować, ale chłopaki jak grabią, to i tak te kamyki wyskakują później na powierzchnię. Zara, po kolei. Bo ja chcę wam przygotować więcej, bo muszę olej spuścić z mostów, to potrwa. Takie podszykowane. A co to tak nisko jest? A on stał wyżej w tym po prostu. Aha, on stał na łapach. No nie muszę właściwie na łapach opuszczać teraz, bo po co? Co, zobaczmy, jak to teraz pójdzie. Tylko muszę znaleźć, nie znalazłem jeszcze, gdzie jest do nalewajki. Nalewajki, dobra, poszukamy zaraz. Nie mogę jej postawić właściwie na łapach, no bo nie będzie w ten stał w poziomie. Tu wieje dalej, cholera jasna, nie wiem, co tu zrobić teraz. I to fest tu od spodu wieje. No, zupełnie inna robota. Dobra. Czym by to zasłonić? Tu jakby zrobił parawan, może nie będzie potrzebny. Ciekawe, czy pójdzie bez rurki. To powinno pójść, bo to wygląda dużo ładniej ta śruba niż tamte wyglądały. Uj ty, bladzioty. Nie, nie pójdzie bez śruby, bez rury. Gdzie jest rura? Tam jest rura. Co? No. Nie będzie dostępu znowu, cholera jasna. O, poszło. Podoba mi się, że tak poszło. Idzie, nie wiem dlaczego. Dobra. Króciutki, a bo z tym się zaciągała uszczelka. Dobra, uszczelka. Okej, do wyczyszczenia oczywiście. Co drugą styknie, to nie sięgnie dwóch chyba. Co? Może po ugłosie? Może po ugłosie nie sięgnie. Dobra. Ja grabię w tym momencie, mam dwie pary grabi na stanie, te są do grabienia, a te mam do zbierania kamieniów. Tak widać, o, pyk. Na tatusie, czyli na Metalaka 8, kiper ręczny. No, teraz działa. Pyk, pyk, pyk. Tu mam do kamieni oczywiście. Grabię. Bo są rzadsze. A drugie mam do grabienia. Cymcy, dymcym. Z dupy dymcym. Thank you.
Tak. Trochę się zęby wyginają, ale doktor Kawa zaraz naprostuje. Pyk. O. Pyk. Pyk. I oto mamy dentystycznie naprostowane zęby. Zaraz sobie przejadę tamtymi grabiami. Żeby zebrać. Kamienie. Stawiam mi opór. No, bo jest kamyk. Iźwa wyłoś. Zaraz oczywiście muszę użyć mecalaka. No weź se, patrz ile tu leży. Jedna, druga. Teraz biorę mecalaka. Jeszcze podjadę wywrotką. I mecalakiem załaduję. Pyk. Pyk. Wywrotka załadowana. Mecalak też odstawiony. A w glebozgryzarkę coś mi się wbiło. O, złoto, aluminium. Jak widać, tu kamyczki sobie odłożę. Jadę dalej, aż do momentu tego. No i co, będziemy się jeszcze słyszeć i widzieć. Wymienione w mostach, w zwolnicach, w reduktorze. Prawie bańka poszła. 7, 14, 15. No praktycznie bańka wystarcza na wymianę. Zostaje jeszcze na ewentualne dolewki. Posprawdzane poziomy. Cacuszko w tej chwili. No dużo gadają już o ten w radiu. Ale chyba tutaj ten Radio Stargard chyba jest pro PO. Zdecydowanie. Tak mi się wydaje. Ładnie już płaszczyzna złapana. Czy wiadomo, to nie będziemy się tak spuszczać tu tak jak tam. Bo tu już będzie tylko traweczka. Taka dzika później pewnie. Nie no, trzeba będzie ją tu gościć w miarę.
Tu jeszcze parę przejazdów takich w stronę Wiktora po ukosie i się ładna płaszczyzna zrobi. Czyli jadę w tamtą stronę. Spulchniam. Z powrotem już gładzę. A powierzchnia na 2 metry się robi. Jak się po ukosie pojedzie, ładnie się ona później licuje. Gdzie trzeba głębiej, to głębiej. Zara, muszę zabrać za tego, za sanki. Co mi teraz będzie potrzebne, żeby Jogiemu zbudować bobsleigh? Umyć ręce przede wszystkim. Ten zmywacz jest najlepszy, co może być dla mnie. Pewnie nie jest to zbyt zdrowe dla dłoni, ale działa elegancko. Od razu odkaża rany. Patrzcie, jak łapa pocięta, teraz widać. Odkaża doskonale. Faza po tym jest lekka, jak się przez rany dostaje do organizmu. To fajnie odparuje zaraz. Właściwie już odparowało. Dobra, co będzie potrzebne? Na pewno piła, pilarka. Na pewno flex. Na pewno zakrętarka. To weźmy sobie to. Zakrętarka, to i tak jest tutaj, bo to jest jego miejsce. Cyk, jeszcze pilarka będzie potrzebna, wkręty w busie, wszystko u chłopaków znajdę. Lecę budować sprzęt dla dyrektora. Jesteś pewien, że mam budować? Ale co, jakieś masz wymagania specjalne? Jakie? To w trakcie mojej budowy możesz mi dać znać. Mówisz i masz! Improwizowali. Krótkie te sanki będą. Akurat dla Jogiego wystarczą. Ja bym to zrobił tak. Parę desek mam. To na pewno trzeba skręcić jeszcze bardziej. Plan jest generalnie taki, żeby tutaj zapierdzielić z boku jeszcze prowadzenie. W ten sposób. I dopiero do tego płoza od spodu. I ta płoza będzie tutaj... Pójdzie coś w ten deseń. The best. Opa. Nie, to nie będzie na odwona. Słabizna, panie. Panie dzieju. To też nie. Nieprzygotowany. Panie. Do akcji. Dobra, to będzie git. Tak! A co byś chciał? No mów! Jogi! Nie wstydź się! Co? Mercedes 70 cm. Ja tam zaczynam używać tego ołówka, nie wiem jak chłopaki. Ale ja wiem, że to jest sprzęcior porządny. Pika, pika. Siedemdziesiąt. Gdzie tu musi być wzmocnienie na pewno. Zakrętareczka, powiedz przecie, zakrętarka jest na świecie, gdzieś kasterka jest z wkrętami, kawa będzie. Z siebie? Ze mnie? Czemu? Co chcesz? Co chcesz? Są jakieś materiały do odzysku. Będzie jedynie miał szansę się trzymać dzięki temu, co teraz robię, bo to jest wiadomo, to jest sklejka.
która tego nie będzie trzymała, szczególnie takiego świniaka. Każdy, kto nas ogląda, wie, że to nie jest obraźliwe określenie. Chodziło mi po to, żeby tu już szło cyk i teraz zobaczę, na ile jestem w stanie to dogiąć. Sam wyścig będziecie mieli na dobranockę, a proces z przygotowania sań jutro. Co? Po co? A bierz, to dogadaj się, kawa. W ten sposób i tu będzie dogięte. Będą daleko musiały do przodu wystawać te sanki. Jeszcze nie wiem ile, tak więc na razie tu wystawię dalej, bo nie wiem do jakiego... Co? Uchodźcy jechali? Jeszcze ubiór dyrektorowi znaleźć jakiś. Dobra, teraz tutaj chodzi o dogięcie. Tam już mi się nie złamie, ale tam bym musiał jakiś... Dyrektor, pomożesz? Ho! Tu! Tak o! No potrzebuję! Jeszcze chcesz się bawić w szybkie odpowiedzi? Dobra, jak już będzie dyrektor, nie? O, z tyłu by się przydało mu zrobić jakąś tą. Cyk. Dobra, to potrzebujemy, żeby mniejsze opory były. To znaczy musi być, jak to musi być teraz? Jak to będzie stało? To będzie jak ja siądę. To musi tak być. Zaraz mi pomożesz ten. A, tak jest? Tak, 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 tak. Tak jest. Mała z takich nat nie miał. Co? Mały z takich nat nie miał. Jogisław. Będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. Dobra, Jogi. Teraz jest fizyka, patrz. Zrobię ci takie ścięcie z tyłu, żebyś był szybszy trochę, nie? Nie, no to ja wystarczy, że się pochylę i będę szybszy. Po 45 stopni ci zrobię. I dostaniesz mój kask. Też masz wielki łeb, tak jak ja. Czekaj, tak ma być, tak. Zobacz. Panie chłopie, od razu masz dwa konie więcej i skilla człowieku takiego, że szok. Zrobię ci mocowanie eleganckie. Nie, nie, kabulec, tam musisz. Co? Zaprzeć. Mówże ten. Obciążenie, balast po prostu potrzebowałem. Wiesz co, od razu by trzeba było... Puść tam, to poleci do góry, nie? Tak, to nie, to zrobimy jeszcze inaczej, zrobimy... Musisz być bezpieczny przede wszystkim. Daj deseczkę następną. Nie boisz. Nie boisz się? Takich rzeczy się zjechało. Dalej, dalej, dalej. Kawa. Kawa. Jeszcze dalej? Nie. O, piekubica to przy tym piku. Trzeba kupić ten. Co? Olej kujaski. Płozy posmarować. Czyli szedł. Dobra. Samo będzie szło. I teraz. Dobra, zaparłeś? No, zaparłem.
dokładnie, jaka tu będzie. Nie. Nie. Dobra. Będzie cała linia złapana. Tylko muszę kotangensa policzyć. Busem. Albo jak chcesz, mogę cię stąd już ściągnąć. Nie, żartuję. Nie będziemy na drogę publiczną przyjść. Nie, tym sprzętem wierzyć. Dzwonię. Z przodu będziesz miał długi ten. A co to? Asfaltem? Zagęszczacie w koninie. No to w koninie. Nie my zresztą. Nie, nie, ale kto inny ciągnął? To niech ciągną, kawa. Takiego bobsleja, to by się nie powstydził. Dobra, i wyszło to. Dobra. No dłużej chyba nie trzeba będzie, żeby tylko nie zanurkował. I tak będzie mocowanie gdzieś tutaj zrobione. To jest najsłabsze ogniwo, bo to tylko na tym się trzyma. To będzie musiało zostać skręcone dokładnie od tamtej strony na długie wkręty. Powinno być ok. Teraz tutaj jak to ciąć? Czym to ciąć? Jak myślicie, ta piła da radę? Zrobić cięcie takie... też wyżynarka jak coś, ale postaram się to zrobić tak. Za duże naprężenia. Tak daleko już nie będziemy szli. Tak wystarczy. Szkoda tej piły do tego męczyć. Trzeba wziąć wyżynarkę po prostu i tyle. Tarcza do drewna. I tarcza. Tarcza. Cacuszko. Tu jeszcze trzeba będzie tylko ściąć. I to chyba od razu tym.
druga strona. Ale nie, jeszcze tu trzeba wzmacniać, przecież tu tylko parę wkrętów złapanych jest. Dobra, wracam jak będzie druga strona gotowa. Aerodynamika! Dobra, jedna strona jest. Następna strona. Czyli druga. Dobra, płodze są zaoblągane, już wyprofilowane, wyliczone wszystko. Teraz jeszcze trzeba najsłabsze ogniwo, czyli te deseczki, te o. Bo to się tak naprawdę będzie na tym tylko... Siły będą się na tym... Zobaczymy, jaki kon wyszedł od tej drugiej strony. Człowiek, poszedł wariat. Tu będzie jakiś mocowany uchwyt, dyszal. Zaraz robimy coś, a to będzie tylko, żeby nie zarył dyrektor, nie? Gdzie tu są? A, zobaczcie, to są tylko na te. Czyli trzeba teraz... Ale to jeszcze inaczej musimy zrobić. Przez deskę. O, przez deskę jak pociągniem. Akurat deski się znalazły jakieś. Nie, no to trzeba już być solidna robota. Tu dotąd. Dobra. O, teraz tak. Po tej krawędzi jak polecę, to ładnie będzie trzymać. Tu. Łeb się urwał. Do tego będzie musiał być zamontowany dyszel. Środkiem jedną dechę puszcza. Będzie dobrze. To tylko owiewki będą, to nie będzie spełniało żadnego zadania. Zakurzone czy nie? Nieźle, teraz powiem wam tak. Czyli tu są wzmocnione te trzy belki. Te. Czyli złapało do tych, to jest dosyć solidne. Teraz do tego jeszcze poprzykręcam i spokojnie możemy ciągnąć za przód. Tu. Tylko, że tu do tego musi być oczywiście teraz. Tu solidny musi być zrobiony dyszel. 70 cm. To już będzie musiało być precyzyjne cięcie. Dokładnie na 70.
cyk. Zaraz będziemy dalej kombinować. Myślę, że ze dwie albo trzy deski, jak ze sobą zwiążę, przewiercę je otwornicą i tu będzie dobry, tutaj, aby te miejsca nie puściły nam. Tu. Czyli trzy takie dechy potrzebuję na 70 cm. Dwie mam. Jeszcze trzecia. Trzy godziny w metalaku wymieniałem wszystkie oleje w przekładniach. A w 25 minut zbuduję sanie. Dobra. Jeszcze. Mogę dać nawet tak. Dwie i na to jeszcze jakąś solidną. Chociaż tutaj, kurczę, od dołu będę wiercić, wkręcał wkręty. Od dołu będę wkręcał, będzie ok. No kawa waży ze 130 na pewno. To będzie miało co robić. Sanie. Jak obstawiacie, rozpadną się czy nie? Wiecie, wszystko... W formie żartu, nie będziemy przeginali, tak jak mówię. Dwie dechy damy limit prędkości. 20 na godzinę. Trzyma. Patrzcie, nawet się będzie zgadzało oryginalnie 139 kg, czyli według norm i wytycznych Chińczyków. 139 kg, masa własna, ciężar całkowity maszyny. Tu jest uchwyt wzmocniony, zobaczymy. Myślę, że jak kawa będzie siedział na tyle, to będzie spokojnie przód mu ciągło do przodu zaraz za liną. Zobaczymy. Już niedługo. Kawa jest podobnych gabarytów, to przymiarkę trzeba zrobić. Dobra, tu będzie dupa. Tu będą uchwyty na nogi jakieś. Dupa tutaj gdzieś. Dobra. Olu twardy, ja pierdziele. Co, damy mu pod dupę styropian. Styropian dychę przyciśniemy zaraz i tyle. Tam jakaś poprzeczka, kierownica i... Aha, bobsled, żeby jeszcze rozepchać. Przejdzie? Są dwa takie kawałki. No to spróbujemy na jednym pierw. Chyba, że od razu na dwóch tu. Co? Chyba na dwóch. Jeden z jednej strony, drugi z drugiej strony. Tu słupeł wystarczy. Tylko nie za krótkie będą? Krótkie. Nie, nie może tak być. Za blisko będzie z auta. Czy nie? Nie, co? Słupeł chyba jeden będzie mało. Co? Tak chciałeś? Słupeł zawiązać. No. Chyba nie powinien przejść, co? Jeszcze jest, można było wsadzić tego. Pręta czy coś tutaj w środek, wiesz? Nie, bo jak będzie leciał, mu się wbije żebra. Dobra, to jest najmniejszy problem, zaraz wymyślimy. Nie mieli kubełków, tylko są te dziesiątki, ósemki, nie mieli dziesiątek, o to mi chodzi. Kurczę, fuck. To bym mógł przemieścić, od razu nam będzie ładnie trzymać. Tak, tu mamy więcej. Gdzie to się jeszcze trzymasz? Aha, od spodu jeszcze szło. Ja pitole, czy nie?
git. Dobra, to obrócę, żeby nie było w tych samych miejscach wkręty. Będzie dobrze. Powinno. Jeszcze musimy zamontować z boku gdzieś ten sterownik. No przecież do góry nie pofrunie. O, trzyma jak popieprzony. Opa. O, teraz ta. Tutaj jest jeszcze blokadki. Tu uchwyty gdzieś trzeba będzie tutaj. Oś uchwytu. Oś uchwytu. Będzie szedł wariat bokiem. Opa. Wprowadzić, zadecyduj. Chodź, bo to musimy dopasować. Dawaj, dawaj. Jedna mogła być za słaba decha. Wypadło, dobra. Co to jest? Wkręt? Wkręt czy... Co? Co? Nie, tu masz uchwyty do trzymania na ręce, a tu masz blokadę stóp. A jakbyś przekroczył drugą prędkość kosmiczną, to... Trzeba wracać do roboty. Gdzie jest? Na końcu? Muszę łyżkę zmienić, bo ten beton trzeba wywalić, co został z gruchy kiedyś, któregoś razu. Muszę już tu wtedy na podporach siedzieć. Wtedy mam kontrolę większą nad łyżką. Zdecydowanie lepszą. Tu się licuje teraz do tego, co ty masz zagrabione, wiesz? Mi tak jest najłatwiej. No. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja, dom za 150 tysięcy.pl.